Czy strzelanie i chrupanie w stawach jest groźne? Co tam się właściwie dzieje? Pewien profesor przez 50 lat strzelał palcem u swojej jednej ręki. Co zaobserwował? Cześć, nazywam się Paweł Matner, jestem fizjoterapeutą i trenerem biegania, a Ty znajdujesz się na kanale Matner Running Team. W dzisiejszym filmie będę mówił o tym, czy strzelanie, chrupanie w stawach jest groźne, co tam się właściwie dzieje. Ale zanim do tego przejdziemy, kliknij proszę, subskrybuję kanał, wtedy nie przegapisz filmów, które dla Ciebie nagrywam, a jest ich ponad 250 filmów, którymi dzielę się wiedzą, poradami, ćwiczeniami, fizjoterapią i tak dalej. W dzisiejszym filmie strzelanie, chrupanie w stawach. Czy to groźne, czy to boli, co tam właściwie się dzieje? Pewnie nieraz chrupnęło, strzeliło Tobie w stawie i zastanawiałeś się, co tam się dzieje. Każdy z nas zna taką osobę, której chrupie i strzela we wszystkich stawach. Ja potrafię strzelać stawami praktycznie w każdej części mojego ciała, zaczynając od dłoni, przez szyję, kręgosłup piersiowy, mostek, staw skokowy, staw kolanowy. I jakoś nigdy nie miałem kontuzji, więc co tam się dzieje i jak to działa? Co tam się właściwie dzieje w naszym stawie, kiedy nam strzela i chrupie? To zjawisko jest związane ze zjawiskiem kawitacji. Podczas ruchu naszego stawu powstaje podciśnienie. I właśnie tam w tym płynie naszym maziowym, w płynie maziowym naszego stawu powstają pęcherzyki płucne, które implodują. I to wywołuje właśnie taki dźwięk strzelania, chrupania, który słyszymy. Najczęściej podczas ruchu naszych stawów rano, po przebudzeniu, czy jak się schylamy, klękamy, czy robimy przysiad. Albo jak samodzielnie strzelamy. Czy to chrupanie, strzelanie w stawach jest groźne? Nie, nie jest to objaw chorobowy i nie powinniśmy się tym martwić, bo pamiętajmy, o chorobie stawów stanowi ból, ocieplenie, często obrzęk i ograniczenie funkcji tego stawu. Więc jeżeli masz takie chrupanie bezbolesne rano, przy płucaniu, przy przysiadach i nie wywołuje to dolegliwości bólowych, to nie jest to niebezpieczne i nie musimy się jakoś tym zamartwiać. Ale jeżeli mieliśmy jakiś uraz, uszkodzenie, uraz mechaniczny, na przykład kolana, i po jakimś czasie zacznie nam chrupać, strzelać, to wtedy powinniśmy się zastanowić, pójść na dalszą diagnostykę, na jakieś badanie, żeby zobaczyć, co jest wewnątrz, bo może być to związane z jakimś ciałem obcym, ciałem wolnym, które tam przebywa w naszym stawie, jak na przykład uszkodzona łąkotka. Wówczas takie strzelanie może dać nam dużo do myślenia i wtedy powinniśmy się zgłosić do specjalisty. Ciekawostką jest eksperyment pewnego profesora, profesora Ungera, który przez 50 lat strzelał palcem u jednej ręki, a u drugiej nie. I przez 50 lat dwa razy dziennie strzelał palcem, żeby właśnie sprawdzić, na ile groźne jest takie strzelanie palcami. Jego wyniki, jego badań opublikowano w czasopiśmie Arthritis and Rheumatism i oczywiście wynikiem tego badania było, wnioskiem płynącym z tego badania, eksperymentu było to, że nie powoduje to żadnych schorzeń i zmian, problemów, objawów chorobowych, właśnie takie strzelanie palcami po takim jego eksperymencie, gdzie 50 lat strzelał palcami, zrobili później badania jego stawów i nie wykazano tam żadnych niepokojących zmian. A teraz Ty napisz w komentarzu, jeżeli dotrwałeś do tego miejsca, napisz w komentarzu, gdzie ostatnio Ci strzeliło albo gdzie Ci strzela w stawie. Napisz w komentarzu, w którym stawie Tobie strzela, w którym stawie Tobie chrupie. Polecam Tobie film z ćwiczeniami na ból kolana, z ćwiczeniami na ból pod rzepką, na kontuzję kolanoskoczka. Ten film pojawia się gdzieś tutaj. Z Tobą był Paweł Matner, trener biegania i fizjoterapeuta. Biegajcie i bądźcie zdrowi. Pozdrawiam. Cześć.